Dzień dobry, to jest Metroid Fusion. Wszystko nagrywam jednego dnia. Musiałem sobie zrobić przerwę w międzyczasie na kolację i picie. W każdym razie, gdzie ja jestem? Jestem w sektorze czwartym, czyli wodnym. A, miałem posłuchać. To w międzyczasie się napiję czegoś. A wy sobie poczytajcie. Nie no. Duży ten sektor. Ten sektor został bardziej uszkodzony niż się spodziewałem. Powiedziałem, że X są silne i destruktywne, ale nie aż tak. To wydaje się mieć jakiś cel. Nie możemy wykluczyć możliwości, że SAX ma wysoką dozę inteligencji, prawda? Fascynuje mnie to X, dokładnie, a zwłaszcza SAX, czyli ta babka, znaczy to pomarańczowa. Ale nieważne. Ten sektor jest zamieszkały przez dużą kreaturę, którą nazywano Cereris. Jest zdolna poruszać się i atakować z ultra szybką prędkością. Dużo destrukcji zostało właśnie przypisane Cerisowi. Bez wątpienia SAX uwolniło go, ale nie wiadomo, nie jestem pewna czemu. Cerys wrócił do swojego zbiornika tam. Jego naturalne zachowanie jest, znaczy w jego naturalnym zachowaniu jest to, że wraca tam regularnie. Jest cennym gatunkiem, ale jesteś zmuszona zabić go, jeżeli będzie trzeba. Jeśli nie, może zaatakować inne sektory. Czy twój zadanie jest jasne? Tak. Kiedy będziesz się poruszała, uważaj. Niektóre popsute kable, powiedzmy, podłączyły, znaczy są w wodzie. Ta woda jest pod napięciem. Ale nie możemy odciąć mocy. To byłoby bardzo niedobre dla całej stacji. Kiedy dotkniesz wody, będziesz porażona. No, ładnie. Bym się nie wiedział, nie spodziewał takich rzeczy. Oszczędzaj energii. Nagle koniec rozmowy, w sumie nietypowe. Dobrze, odkryjmy ten sektor. Zapis. I nie muszę się ładować. Oj. Dobra. Witamy w sektorze Aqua, w sektorze czwartym. No, muszę się jakoś poprawić, bo ktoś... Tak jest. Za dużo kabli mam. Pardon. Teraz tak, wiem, że jak tutaj pójdę, to generalnie będę zablokowany. Znaczy, dalej nie mogę tam przejść. To jest woda, która jest pod napięciem. Są takie stworki, które nabrzmiewają, jak to nadmuchiwają się, kiedy się zbliżam do nich i po prostu nie można nic z nimi zrobić, więc... No, nie da się przejść. Oj. Zaraz! Przepraszam, ale coś tutaj przewidziałem, pan, bo... Nie, to miałem zrobić, jak się skacze? Ha. Wystarczy, że nie grałem przez 20 minut. Oj, i zapomniałem, jak się skacze, super. A, tu mamy krabiki. Dużo krabików będzie. Tak jest. Dużo krabików. Na przykład tutaj mamy jednego, a tu mamy drugiego. Uwaga. Teraz tak, tu trzeba przeskoczyć, tego dziada rozwalić. Ej, uważaj. Tam jest jeszcze jeden, albo już nie ma. Tu na dole mogę zobaczyć, że jest dużo wody i kable. Nie chcę mnie tego dotykać. Chyba, że ktoś chce, ale... Au. Nie wpadaj do wody, aczkolwiek ta woda jest jeszcze nie... Nie
zaelektryfikowane, czy jak to powiedzieć. Teraz tak, oj, jeszcze żyjesz. Tu mam jeden zbiornik, w którym nic nie ma, tylko rybki pływają. Tu mamy przejście. A zaraz, a co tutaj w tym zbiorniku? On jesteś? Krabik jest, ale coś jeszcze? Przejdę się tu, bo wydaje mi się, że pierwszy trzeba przejść. Znaczy, że to będzie prowadzić do ślepego zaułku. Co to? O nie. Ej! Wali. Znaczy. Szczęść. A, mały kuzyn teraz. No jasne. To może prowadzić do jakiegoś sekreciku. A do pokoju save. Zapisu. Ktoś mógł pomyśleć, że. Ach, tędy droga, nie? No, bo teraz się tędy. Po co ja spieprzyłem? Po co ja mogłem? Spoiler dam. Teraz i tak wszyscy widzą, że tak naprawdę tam nie trzeba iść. Ale. No, chwytaj się tego. Tutaj jest chyba zbiornik. Z energią. Ta, o! W sumie to nawet strzelałem zupełnie, ale. Nie, to warto było tu przyjść, no ale poza tym jest zawalony, więc. Generalnie lipa. Dobra. Ups, zapomniałem o tym, że tu. O, żeż ty. Olewamy cię. Po co mamy cię zabić? Przestań tu strzelać. Bańki puszczać. Czyli jedyna droga, panie i panowie, to jest droga do zwycięstwa. No tędy. To jest moment, kiedy się zaciąłem, ale już nie zatnę się, bo więc trzeba zrobić. Gdyż myślałem, że to prowadzi tylko na górę. No na razie prowadzi na górę, co tutaj w sumie było. A tutaj jest coś. A, okej. Okay. Przesuń się troszkę. Dobra, zbiornik z ra. Co miał kuchon już? Zbiornik tam był, a poza tym chyba tu nic nie ma tak właściwie. To jest głupie. Człowiek może się czuć po prostu zawiedziony i płakać. I tu spada się właśnie, wiedziałem. Tyle. To było tylko po to, żeby... I normalnie... Musiałem myśleć i myśleć, że w sumie to wystarczyło, że tutaj podłożył się bombę w zasadzie. Tu... Jeszcze. I mamy prze... Ej, włączę sobie, włączę. No nic. No. Gdzie to prowadzi? Tu, o. No, tutaj to na razie nie ma sensu. A na górę na się? Nie, na się ma. A, no tak. Pompa. Zapomniałem się, że tu trzeba... A, zaraz, to nie, to jeszcze nie, faktycznie. Te bloczki są zniszczalne tylko, jeżeli można rozpędzić się, a jeszcze nie umiem tego robić. Zobaczcie. Soon, very soon. Aż ty. Hop. Nie, powiedziałem, że oberwę. Jeszcze gorzej. Au! Wiesz co? O, coś co ja narobiłem. No tak, po to jest, żeby po prostu sobie... Śmiesznie to wygląda. Nieważne, moje myśli. Co? Okej,
tędy. Tędy. Come on. Tak jest. Serris, idę po ciebie. Tak powoli, ale idę. Kulka. No, i tu będzie ser... Nie, niestety nie. No, znaczy, niestety. Mam jakieś kości za to. Cóż to jest? Czy to jest Serris? Czy to jest coś, co Serris zabiło? Czy to jest ozdoba? Nie. No, ale niestety widać od razu oczko, czy jak to tam nazwać, które... informuje nas, że będzie boss. Op! Czy niech opaśnie, strzał. O, to było proste. Dawaj! No i walka z bossem. Może mi się uda to w tym odcinku zmieścić. Generalnie to trochę wody tu jest. Op! Gdzie to jest? Co to jest? To jest takie coś, że jeszcze nie tak umiem. Teraz, do gry! Au! Trzeba to szczelić. Trzeba mu szczelić kilka razy w gębę. Auć, to było głupie. Ja wiedziałem, że to będzie się zapamiętał. No to było trochę chamskie. Ale nie zrobiłem chyba quick save'a tuż przed walką. Co jest błędem. Nie tak. Dobra, ja już pamiętam jego wszystkie ataki. Albo taki frontal... To nie jest frontalny atak. To jest atak wężowy i górny. Come on. A to jest bezsensowny atak. A to było chamskie. Aś ty, 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 ty. O nie. Nie, skacz tam. O, shit, będzie tutaj. Mogłem go... Może go trafić czasami. Właśnie... z różnych pozycji, nie tylko jak frontalnie atakuje. Ej! No, to był dobra okazja tam była. Dobra. Nie, teraz mnie nos swędzi. Szlak to jest z tobą. Dobra, muszę. Come on. Ach, ten atak mnie wkurza, bo nigdy go nie zauważam. No. To było głupie z mojej strony. Kurde, umieram, szlak. Co? Przeniosę się tutaj, bo tutaj chyba jest lepiej. W zasadzie tutaj jest najbezpieczniej, tak właściwie. Teraz sobie zdałem sprawę z tego, dopiero teraz. Au! No nie, chcę szlak, ale już trochę umiera, bo jest w innym kolorze. Oj, chyba w ogóle nie wiem, czy uda mi się go pokonać. Jest trudny boss, tylko po prostu... Okej, jednak udało mi się, nie? Tylko że teraz jest to głupie jądro, czy jak to nazwać. O, come on, nie mów to w ogóle trafić. No. Czemu nie skaczesz? Ratunku, goni mnie! Nie zupełnie. Czemu nie przeskoczyłeś? Czasami... Ach, teraz... O, wiedziałem, że... O, ja pierdzielę, 29% zdrowia. I bardzo dobrze. Tylko to wezmę jeszcze. Albo nie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Wiem, że jestem wredny.